Witam serdecznie Państwa na dzisiejszych naszych uroczystościach poświęconych 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która jednocześnie jest świętem Wojska Polskiego. W naszej pierwszej części w kościele parafialnym została odprawiona msza święta w intencji żołnierzy poległych na różnych frontach wojen światowych, jak i wojen w walkach o odzyskanie niepodległości. Za chwilę przystąpimy do drugiej części tutaj przy pomniku marszałka Piłsudskiego. Spotykamy się tutaj na tym placu przed popiersiem marszałka Piłsudskiego, ale również w pięknym dniu naszego narodu. 15 sierpnia od wieków był świętem Maryi, ale z ostatnimi czasy, 90 lat temu, pamiętnej nocy z 14 na 15 sierpnia, kiedy to była toczona jedna z bitew naszych polskich, obraniających nasz naród, choć w naszej historii nie brak wielkich bitew, poczynając od Legnicy, Grunwaldu, wszystkich od Sieczy Wiedeńskiej, gdzie odpieraliśmy różne narody. My nigdy nie napadaliśmy, ale jednak mieliśmy tego ducha wiary, ducha obronności i wiary w niepodległą Polskę. Już wtedy, w 1918 roku, dana nam była niepodległość, ale niestety nie tak na długo. Już w 20 roku, w marcu, Lenin zebrał Radę i Armia Czerwona miała ruszyć z atakiem na zachodnią Europę, a głównie Polskę. Założenia były właśnie takie. Nikt nie spodziewał się już wcześniej. Gazety niemiecka, agencja Wolf podała już, że Warszawa będzie zajęta. Generał Tuchaczewski, dowodzący Armią Czerwoną, już zapowiedział, że 12 sierpnia Warszawa będzie zupełnie zajęta, a jednak tej pamiętnej nocy 90 lat temu, z 14 na 15 sierpnia, kiedy to wszyscy młodzi ludzie, wszyscy mężczyźni, wszyscy, nie tylko żołnierze, poszli do walki w jedności obrony ojczyzny, nikt nie wierzył, nikt nie spodziewał się, że tak może stać, a wtedy 27-letni ksiądz Ignacy porwał wszystkich do walki i ze słowami, nie z karabinem, a krzyżem w ręku, wołał za Boga i ojczyznę. I to hasło stało się pięknym hasłem. Nikt nie wierzył, że ta wojna, ta bitwa może być wygrana. A jednak stanowiła wygraną dla nas wszystkich. Nad przyrodzonymi siłami udało się wszystkim, ale w tych dniach również cała Warszawa trwała na modlitwie. We wszystkich kościołach odbywały się nabożeństwa błagalne o zwycięstwo. Wielu pielgrzymów, tak jak i w tym roku, i we wszystkich poprzednich latach, w tej chwili szła już 299. pielgrzymka do Warszawy, z Warszawska na Jasną Górę w podzięce dla Matki Boskiej. I to, co ksiądz Tomek dzisiaj mówił, naprawdę musimy wierzyć w to, że mamy opatrzność boską i sami powinniśmy ją uszanowywać i sami powinniśmy wierzyć i szanować. Proszę Państwa, jednocześnie ten dzień 15 sierpnia, choć jest wiele pięknych dat w historii naszych najpierw rycerzy, potem powstańców, żołnierzy, a wreszcie w tej chwili naszej kadry wojskowej, został ustanowiony przez parlament Dniem Wojska Polskiego. Dniem Wojska Polskiego. Nie sposób tutaj dzisiaj nie wspomnieć o tym, jak wojsko na wszystkich wcześniej frontach. Dzisiaj jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, ale jednak też pełnimy istotną rolę. Pełnimy istotną, ważną rolę, ale jak nie sposób zauważyć wojska we wszystkich pomocnych, czy powodzi, czy pożarach. Dlatego też wszystkim jesteśmy zobowiązani, wcześniej poległym i dzisiaj funkcjonującym, podziękować. Podziękować za ten dar, za to wielkie szczęście. Kończąc, chciałam powiedzieć, że 15 sierpnia również dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzień
poświęcenia ziół i kwiatów, zwany kiedyś Dniem Matki Boskiej Zielnej. Piękny dzień. I proszę spojrzeć, 3 maja też obchodzimy w Dniu Maryjnym i 15 sierpnia to jakże ważne święto dla nas wszystkich Polaków. Obchodzimy właśnie 15 sierpnia Dzień Maryjny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu za przybycie i pamiętajmy, naprawdę jest to piękny dzień i zawsze ze wzruszeniem wszystkie pieśni do Matki Boskiej kończą się z tym, żeby nas, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Za chwilę przystąpimy do składania kwiatów pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Chciałam wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wytrwałość. Dzisiaj jest trudno. Rzeczywiście pod tymi drzewami jest troszkę przyjemniej, ale jest gorąco. Bardzo dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, orkiestrze, księdzu Tomkowi za wspaniałą mszę i homilię. Wszystkiego najlepszego życzę i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim.
Państwu, szczególnie panem pockom sztandarowym i orkiestrze, która uświetliła mnie, kolegom strażakom, którzy wszystkie sztandary przyprowadzili. Dziękuję i wszystkim zakładom pracy za uczestnictwo i złożenie kwiatów. Dziękuję wszystkim delegatom. Dziękuję bardzo.